Wideo recenzja Tomasz Raczek, Banksterzy. Polski film, który nie miał szczęścia, bo wszedł do kin na parę dni przed zamknięciem, ponownym zamknięciem kin w ramach środków ostrożności wobec pandemii. No więc można by powiedzieć, nie miał szczęścia, ale paradoksalnie moim zdaniem miał szczęście. Banksterzy, polski film o bardzo ważnej sprawie, społecznie bardzo ważnej, bardzo głośnej, publicystycznie bardzo często podejmowanej, z plejadą znanych polskich aktorów w obsadzie, no, z hasłem reklamowym, że bankierzy będą się bać tego filmu. Wydawałoby się, że ten film jest skazany na sukces. I gdyby nie zamknięto kin, to ten film mógłby w pierwszej chwili może i mieć sukces taki średni. Ale jestem przekonany, że w drugim, trzecim i czwartym dniu już nie. Bo to jest film nieudany, to jest niedobry film. To jest taki film, o którym kiedyś, o takich filmach jak Banksterzy, kiedyś ukuto powiedzenie: nie chodzę na polskie filmy. To było coś, co rozdzierało moje serce krytyka, bo nie ma nic gorszego, jeśli publiczność nie lubi własnych filmów, filmów własnego kraju. To się zmieniło. Przede wszystkim dzięki działaniu PiS-u. W pierwszych latach PiS po prostu fantastycznie odrodził wartość polskiego kina. Zrobiło się dużo filmów, zrobiło się wśród nich wiele bardzo dobrych, zarówno nagradzanych na festiwalach, jak nagradzanych przez publiczność dużym zainteresowaniem i dużą frekwencją w kinach. Bardzo często zdarzało się, że to były te same tytuły, te same filmy były nagradzane na festiwalach, chwalone przez krytyków i uwielbiane przez publiczność. No po prostu ideał. I udało się zapomnieć o tym, że kiedyś było takie powiedzenie: nie chodzę na polskie filmy, bo polskie filmy są kiepskie, bo są dziadowskie, bo są zrobione na chybcika, bo są zrobione twardą, niewprawną ręką, bo są zrobione z pogwałceniem podstawowych zasad realizowania filmów, no i tak dalej, można by mnożyć, dlaczego, bo... No po prostu nie chciało się chodzić na te filmy, bo one w sposób wyraźny odróżniały się od tego, co przychodziło do Polski z zagranicy, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych. No i wtedy całe pokolenie takie było, które przestało lubić polskie filmy. Teraz na szczęście, jak powiedziałem, największą frekwencję w kinach już od kilku lat, w polskich kinach, notują właśnie polskie filmy, więc możemy o tamtym powiedzeniu zapomnieć, natomiast zastanowić się, dlaczego Banksterzy to jest taki film, który wygląda, jakby był wyprodukowany w końcu lat 90. ubiegłego wieku. Właśnie w czasie tego zamieszania, w czasie takiej rozpanoszonej tandety, gdzie właściwie nie było żadnych zasad na rynku, byle szybciej, byle ściągnąć pieniądze, byle się wzbogacić. No niby, jeśli to jest film o banksterach, czyli o gangsterach, którzy działają w bankach, no to pieniądze są na rzeczy. Ale muszę tutaj bardzo wyraźnie powiedzieć, co zawiodło, dlaczego ten film jest taki zły. I naprawdę nie warto chodzić na ten film do kina. Jeżeli nawet kina zostaną otwarte i on zostanie przywrócony do repertuaru, to proszę Państwa, ja Państwu nie radzę kupować biletu na banksterów do kina. Jeżeli już chcecie się przekonać, czy miałem rację, poczekajcie, aż ten film będzie dostępny w internecie, aż pojawi się gdzieś w telewizji, sami wtedy zdecydujecie, czy miałem rację, czy nie, ale przynajmniej nie wydacie dodatkowych pieniędzy. Dlaczego ten film jest zły? Otóż podstawowym powodem jest scenariusz. Scenariusz właśnie jak z dawnego, złego polskiego filmu. Nie z tego bardzo dawnego polskiego filmu, kiedy istniała polska szkoła filmowa i kiedy polskie filmy stanowiły wzór dla światowych filmowców, jeśli idzie o artystyczne kino. Ja mówię o takim kinie byle jakim, robionym z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, po to, żeby zdjąć z rynku trochę pieniędzy, żeby zaciągnąć do kina tych takich najmniej wymagających widzów, tych, którzy
którzy mówią, że idą do kina po to, żeby zapomnieć o codzienności, po to, żeby się pośmiać albo poprzytulać. No generalnie, żeby cokolwiek tam się działo na ekranie, ale żeby specjalnie się nie wysilać przy oglądaniu tego filmu. Tak, banksterzy tacy są i schlebiają naszemu poczuciu krzywdy, bo my mówimy tak, banki nas oszukały, banki wprowadziły kredyty oparte o franki szwajcarskie. To było nieuczciwe, ponieważ nie powiadamiano tych, którzy brali te kredyty, że podejmują ryzyko aż tak wielkie i że co w związku z tym ryzykiem może im grozić. Pokazywano, że sprawy są bezpieczne, że to jest wygodny, lepiej oprocentowany, niżej oprocentowany kredyt. Ale było też, co doświadczyłem sam i o tym w części premium opowiem, bo ja jestem frankowiczem. Też wziąłem kredyt we frankach szwajcarskich. Ja to wszystko przerabiałem, ja to wszystko znam i dlatego jestem dobrym i właściwym widzem dla filmu Banksterzy, bo ja od razu mówię, sprawdzam i porównuję, czy to było tak, czy nie. I słusznie w filmie jest pokazane, że to nie chodziło o to, że my wszyscy byliśmy tacy głupi i pazerni na pieniądze i skoro nam zaproponowano w frankach francuskich niżej oprocentowany kredyt, no to po cwaniacku po prostu wzięliśmy ten niebezpieczny kredyt po to, żeby mniej spłacać. Otóż to nie było takie proste, proszę Państwa. Główny powód, że braliśmy kredyty we frankach szwajcarskich był taki, że banki odmawiały nam kredytów w złotówkach. Mówiły, pan niestety nie spełnia warunków pozwalających panu wziąć kredyt w złotówkach, ale spełnia pan warunki, żeby wziąć kredyt na tę samą sumę, ale we frankach szwajcarskich, bo tam są inne zasady, zresztą lepsze oprocentowanie to nawet będzie dla pana korzystne. Tak banki sprzedawały ten produkt, więc one nie dopuszczały do kredytów złotówkowych, one nas z pełną premedytacją wpuszczały w ten kanał. I to jest w filmie uczciwie powiedziane, tylko że jest to powiedziane i tyle powiedziane i koniec. I nic więcej ciekawego nie dzieje się między postaciami, bo postacie są jak figury wycięte z kartonu, jak takie figury z jakiegoś publicystycznego artykułu, w którym jest cytowane pani Barbara z Mielca mówi. 35-letnia Grażyna, która wzięła kredyt, dodaje. 65-letni Tadeusz z Warszawy uzupełnia i łapie się za głowę. Tak to wygląda z reguły, kiedy są cytowane różne wypowiedzi w artykułach publicystycznych, też nie zawsze pierwszej jakości. I tak to zostało sprzedane w tym filmie. To znaczy tyle wiemy o postaciach, co właśnie w takim artykule Grażyna S. z Mielca albo Roman W. z Warszawy, czy z Krakowa, czy Poznania, Gdańska. Nie ma to znaczenia. To są postacie abstrakcyjne. I my patrzymy na abstrakcyjne postacie w tym filmie. W ogóle nam nie zależy. W żaden sposób nie towarzyszymy im w emocjach. I mimo, że te emocje są duże i sytuacje wręcz rozpaczliwe, do których ich ten kredyt doprowadzi, w niektórych przypadkach nawet do sytuacji desperackiej, to my jakoś w przedziwny sposób tego nie przeżywamy. Te postacie, które przed nami wykonują ten, powiedziałbym, taki taniec obowiązkowy, jak w jeździe figurowej na lodzie, wykonują te wszystkie figury kredytobiorców, zrozpaczonych kredytobiorców i tak dalej, ale to są takie obowiązkowe figury, kreślone długo na lodzie, ósemki, żeby było równo i wszystko jest takie poprawne i równe. Scenariusz jest byle jaki, nie ma nerwu, nie ma charakteru, nie ma trójwymiarowych postaci. Scenariusz napisali Adam Gus i Piotr Starzak. Panowie,
nie wiem, może wam ktoś popsuł tę robotę, może producenci się wtrącali, może script doktorzy wymądrzali się i popsuli, bo to był cudowny scenariusz, tylko był popsuty. Tak kiedyś mi tłumaczył scenarzysta filmu Kacwawa, który napisał ten film inaczej niż on został potem zrealizowany. Więc nie wiem, panowie, może tak było. A może po prostu napisaliście fatalny scenariusz, który nie pozwolił aktorom stworzyć krwistych, pełno humanistycznych, ludzkich postaci. Aktorzy robią co mogą, ale aktorzy są tacy. Antoni Królikiewicz, no pierwszy teraz taki chłopak, którego się lubi w polskim kinie, który zawsze jest w jakiejś trudnej sytuacji i potem musi sobie z tym dawać radę. A czasem jest paskudnym facetem, jak w pewnych filmach pewnego bardzo liczącego też na powodzenie i na komercyjny sukces reżysera. Więc to jest facet grający w tej chwili pierwsze role, pierwszoplanowe role, który dobrze wygląda, który jest sprawny aktorsko, który może zrobić wszystko, ale trzeba go poprowadzić, bo on sam z siebie tego nie zrobi. Potrzeba go poprowadzić. Do tego jest Katarzyna Zawadzka. Aktorka serialowa. Ja ją widziałem w teatrze niestety i zobaczyłem, że jej warsztat, mimo że jest po Szkole Krakowskiej, jest kruchy bardzo. Bardzo niewystarczający na to, żeby emocje przechodziły przez rampę sceniczną. Więc mam duże obawy co do jej w ogóle możliwości aktorskich i tak też jest tutaj. To znaczy, ona jest po prostu kartonową taką postacią, taką, która nie ma w ogóle ciała, ma tylko przód i tył. I nie wiem, co powiedzieć. No, ona potrzebuje też bardzo dobrego reżysera, który by z niej zrobił aktorkę. A ona jest aktorką serialową. Ja kiedyś, proszę państwa, też wystąpiłem w serialach i to nawet grałem jakąś postać dyrektora, która się przewijała przez kilka lat przez odcinki, więc miałem taki w miarę regularny kontakt z serialem, już nie będę mówił jego tytułu, bo to nie o to chodzi, ale zobaczyłem, jak się pracuje z aktorami na planie takich seriali, takich, co to się raz w tygodniu albo kilka razy w tygodniu pokazują w telewizji. Otóż, proszę państwa, tam nie ma żadnych prób oczywiście z aktorami, tam nie ma żadnej pracy nad rolą, tam jest tylko usiądź czy stań w tym miejscu, gdzie zaraz będziesz filmowany, przepowiedzcie sobie raz czy drugi kwestię. Chodzi o to, czy pamiętamy, czy na pamięć znamy te kwestie. Ewentualnie, jeśli ktoś nie może zapamiętać całej kwestii, to gdzie poukrywać karteczki z tekstem, który można by w trakcie filmowania niepostrzeżenie odczytać. I już gramy, czas leci, nie mamy czasu, gramy, proszę państwa, gramy. Dobra, jest kupione, następne. No tak to wygląda w serialach. O grze aktorskiej, o pracy z aktorem tam w ogóle nie ma mowy. Tam się po prostu gra tym, w co jestem ubrany. To jest cała moja gra i jaki mam makijaż. I taka gra jest w filmie Banksterzy. To jest niestety tak się nie robi, no tak się nie kręci filmów, proszę pana. Pan Marcin Ziembiński jest reżyserem tego filmu. To jest reżyser mający już pewne doświadczenia filmowe, ale przede wszystkim bardzo wzięty, jeśli idzie o produkcję reklam i uchodzący za dobrego warsztatowca, dobrego rzemieślnika. Ja nie widziałem tego dobrego rzemiosła, dlatego że dobre rzemiosło nie polega tylko na tym, żeby dobrze oświecić i żeby było wszystko widać i żeby wszystkie kwestie zostały wypowiedziane i żeby zmieścić się w dniach zdjęciowych. To nie na tym polega. No, to musi po prostu ożyć. Ta sytuacja musi ożyć. Ja muszę w to wierzyć. Ja muszę się tym przejąć. Ja muszę płakać, jeśli ktoś cierpi albo na moich oczach próbuje zrobić coś strasznego. Ja muszę wtedy gryźć, zagryzać wargi, wczepiać się w fotel i po prostu być tam z nimi na ekranie.
Nie może być tak, że ja sobie noga na nogę i biorę telefon w tym czasie i SMS-a piszę, bo gucio mnie to obchodzi, co jest na ekranie. A tak jest w banksterach. No niestety to nie wyszło. Wśród osób, aktorów, którzy grają, jest jeszcze Rafał Zawierucha, jest Małgorzata Kożuchowska. Po co jest posadzona tam Małgorzata Kożuchowska? Nie wiem. Ponieważ to też nie jest aktorka, którą można tak włożyć na zasadzie, że mamy Kożuchowską i już jest załatwione. To jest aktorka, która wymaga uwagi, którą trzeba dobrze pokazać, żeby wyciągnąć z niej to, co w niej jest najciekawsze. W Kożuchowskiej najciekawsze jest zło, jak jest wredna. To wtedy jest najlepsza, wtedy jest najbardziej wiarygodna. Tak grała jak Miłość na początku istnienia jej postaci w tym serialu. I wtedy była fantastyczna, była wredną małpą. Naprawdę jej się nie lubiło jako postaci, kochało się jako aktorkę. Ja ją pamiętam z tamtego okresu jako naprawdę aktorkę, która była moją ulubienicą. Potem, kiedy ona chce być miła, dowcipna i tak dalej, nie jest już tak wiarygodna. Tu mogła być, tu gra postać takiej skrzywdzonej małpy. I mogła być tą skrzywdzoną małpą wiarygodnie, no ale nie było na to czasu. W związku z tym jest znowu postacią kartonową. Przód, tył, karton. Nie ma ciała w środku, nie ma duszy, nic nie ma. Polski film, cholera jasna, znowu beznadziejny. I w tym wszystkim jest Magdalena Lamparska, która gra wiarygodnie. Nie wiem, jak ona to robi, że w tej przód, tył, nagle w środku jest u niej coś, w środku. Ona jest po prostu sama z siebie trójwymiarowa. Jej nawet scenariusza nie trzeba wsączyć do środka, bo ona to ma. Ona ma jakąś wiarygodność, ona ma jakąś absolutną, fantastyczną umiejętność znajdowania się na planie filmowym i jest moim zdaniem ciągle niewykorzystana. Nie wiem, dlaczego się utarło, że to jest aktorka do ról drugoplanowych. Ona powinna grać pierwszy plan. I to naprawdę, panowie reżyserzy, przekonajcie się, zobaczcie. Lamparska jest materiałem na gwiazdę. Na gwiazdę, nie na dobrą aktorkę, na gwiazdę. W tym filmie gra najlepiej Magdalena Lamparska. Nie wierzycie? Zobaczcie, jak będzie można już banksterów zobaczyć, chociażby po to, żeby się przekonać, czy miałem rację. I szkoda mi. No i szkoda mi, Miso, walnę w ciebie dzisiaj mocno, bo jestem wkurzony. Nawet nie przygotowałem sobie oceny. Szybko myślę. 3 na 10. 3 na 10. No okropne. Nisko. 3 na 10. Szkoda było tych pieniędzy wyrzuconych na banksterów. One się nie zwrócą. No i tyle. A teraz będzie gążek. I powiem Państwu o sobie, no, że byłem świetnym kandydatem na widza banksterów. Sam jestem zrobiony na szaro i muszę coraz wyższe raty spłacać. Na szczęście już kończę, bo wziąłem kredyt we frankach na dosyć krótko, więc już to prawie jest za mną. Ale to bardzo nieprzyjemna sytuacja i jeśli myślicie Państwo, że można oczekiwać od banku jakiejkolwiek pomocy w takiej trudnej sytuacji, to jest tak, jak w tym filmie mówią i pokazują. Nie ma. To jest gra... Banki to jest taki, powiedziałbym, partner cyniczny. To, że czasem serwują nam kawę, herbatę, pytają, podsuwają cukierki, są ładnie ubrani, mężczyźni włosy do tyłu i na żel, kobiety ładne kostiumy. Nie wierzcie w to. Jeśli dzwonią do Państwa i mówią, że dzwonię z banku, jestem Pana osobistą asystentką i po to, żeby Pan miał jak najlepiej,
miłym głosem i życzliwym, niestety nie można na to liczyć. Ludzie w banku zmieniają się bardzo szybko, nie można się do nikogo przywiązać, nie można liczyć na to, że ktoś, kto wam coś poradził, w momencie, kiedy to się okaże nieprawdziwe, w ogóle będzie w waszym zasięgu, żeby go zapytać, jak to, to dlaczego to pan czy pani radził mi to, czy radziła, skoro to jest nieprawda. Już tej osoby dawno nie będzie. Będzie jakaś inna, która powie, no miał pan pecha, akurat tak się wydarzyło. No ale jeżeli spojrzymy na to w takim dłuższym przedziale czasowym, to gdzieś tam w perspektywie 20 lat wyjdzie pan na swoje, tylko cierpliwości. No trzeba cierpliwości. Tak się rozmawia z bankami i problem jest w tym, że te nasze frankowiczów dramaty są różne. Jedni sobie z tym dają radę, inni całkowicie mają złamane życie. I teraz chodzi o to, żeby nas zobaczyć w całej swej różnorodności i żeby przyjrzeć się całej pozostałej części życia, która takiego frankowicza dotyczy. Wtedy można zacząć pisać scenariusz i wtedy można też zobaczyć takie paradoksy jak to, że jeżeli już się dostaje po tyłku, bo zamiast raty, która miała wynieść powiedzmy 800 zł, nagle okazuje się, że musimy płacić 1500 albo 1700 i to już jest poważny wydatek, to wtedy i bank mówi, no trudno, no któż mógł wiedzieć, że tak sprawy się potoczą, to wtedy to, co najgorsze może się wydarzyć, to i wydarza się często, to jeśli usłyszycie we własnym domu, że a nie mówiłam, a przecież mówiłam, żebyś nie brał tego kredytu, a ostrzegałam, a miałem złe przeczucie, ale ty oczywiście nie słuchasz. I nagle się okazuje, że nie macie wokół siebie sprzymierzeńców, którzy będą pomagali wam, żeby wyjść z tego, tylko będą mówili, a mówiłem, ale żebym nie mówił, ale mówiłem. I mnie to wtedy dobija dużo bardziej niż kolejny wydruk z banku informujący mnie, ile mam spłacić. Naprawdę.